Witajcie w kolejnym odcinku. Tematem tego odcinka jest pierwsze akwarium dla dziecka. Film przeznaczony jest dla rodziców, którzy nigdy wcześniej nie mieli kontaktu z akwarystyką, po prostu się na niej nie znają. Powiem Wam, jakie akwarium wybrać, jaki sprzęt i dlaczego, na co zwracać uwagę. Zapraszam. Wytłumaczę Wam w jak najprostszy sposób, tylko się da, na co zwracać uwagę. Z doświadczenia i obserwacji zauważyłem, że najchętniej wybieranym zbiornikiem dla dziecka jako pierwszy zbiornik jest to nieduży zbiornik, powiedzmy sobie 25-30 litrów. Argumentacja jest taka, że jest to mały zbiornik, więc łatwo będzie go ogarnąć, wyczyścić i tak dalej, i tak dalej. Jest to bardzo błędne założenie. Małe zbiorniki to poziom ekspert dla ludzi, którzy już mają konkretną wiedzę na temat akwarystyki i potrafią utrzymać w tak niewielkim zbiorniku równowagę biologiczną i w porę reagować na różne procesy. Nie bez powodu zbiornik polecany dla początkującego to 100 litrów. Jest to zbiornik już, powiedzmy sobie, trochę większy niż chcielibyście kupić dla swojego dziecka. Ja rozumiem, że nie każdy ma warunki, żeby taki zbiornik, powiedzmy sobie 80 cm długości, gdzieś w domu ustawić. Rozumiem też, że nie braliście pod uwagę tak dużego zbiornika, ale duży zbiornik to prostsza konserwacja tego zbiornika, bo tam procesy zachodzą dużo wolniej. Wszystko dzieje się dużo wolniej. Jest czas na reakcję. Taki zbiornik jest bardziej stabilny biologicznie. Powiedziałbym obrazowo, trudniej go zepsuć. Trudniej o zakłócenie tej równowagi w akwarium w porównaniu do akwarium, które ma pojemność zaledwie kilku litrów, powiedzmy sobie 20. Więc jeśli to możliwe, wybierzcie jak największy zbiornik. Ideałem byłoby 100 litrów, ale jeśli nie macie możliwości zakupu takiego zbiornika ani miejsca na niego, wybierzcie przynajmniej 50 litrów zbiornik o długości na przykład 60 cm. Tutaj naprawdę, uwierzcie mi, jest mniej roboty. Im większe akwarium, tym mniej pracy. Nie odwrotnie. Tam zachodzą procesy dużo wolniej, łatwiej równowagę, już o tym wspominałem. Wśród osób, które mają mgliste pojęcie o akwarystyce, krąży opinia, że raz w miesiącu trzeba takie akwarium opróżnić, wyłowić rybki do wiadra, wyciągnąć wir, wyparzyć tam wszystko i założyć akwarium od początku, żeby znowu było czyściutko. Broń Boże, w żadnym wypadku. Wyobrażacie sobie na przykład akwarium tem tutaj za moimi plecami, żebym ja, nie wiem, raz w miesiącu wywalał tam 1,5 tony wody i wszystko robił od początku? No koszmar jakiś, prawda? To już bym nie chciał mieć akwarium. Kupiłbym sobie chomika. Tak się nie robi. Raz w tygodniu podmienia się wodę. Powiedzmy sobie 1/3. Przy okazji czyści szybki w akwarium, odmula dno i wykonuje się inne prace porządkowe, na przykład czyszczenie filtra. Nie można zakłócić równowagi w takim akwarium, więc nie wolno wymienić więcej niż 1/3 wody. W szczególnych wypadkach, powiedzmy sobie połowę, ale w szczególnych wypadkach. Normalnie 1/3 wody wystarczy. W akwarium, które ma powiedzmy 50-100 litrów, jest to dosłownie chwila pracy. Nie poświęcicie tutaj nawet całej godziny. Ale przejdźmy do sedna. Jak już dokonaliście wyboru i mam nadzieję, że wybraliście przynajmniej 50-litrowy zbiornik, to musicie się zastanowić, gdzie go postawić. Pamiętajcie, że jednak jest to spora waga. Mebel, na którym będzie stało to akwarium, musi być naprawdę solidny. Jeśli chodzi o meble, to każdy mebel wytrzyma z góry konkretny nacisk. Jak na niego usiądziecie, to on się pewnie nie złoży. A powiedzmy sobie, ważycie z 80 kg albo 90 kilka, tak jak ja. Ten mebel to wytrzyma. Ale co się stanie, jak na przykład zastosujecie jakąś siłę z boku tego mebla? Naciśniecie na boczną ściankę. Czy on się nie złoży jak domek z kart? Uważajcie, macie małe dzieci. Musicie mieć pewność, że mebel, na którym stoi akwarium, jest bardzo solidny. Może to być na przykład specjalna szafka akwarystyczna, która jest do tego przystosowana i takie rzeczy się nie wydarzą. Lub nawet zwykła komoda, powiedzmy sobie, ale solidna, naprawdę. Konkretna, kawał drewna i tak dalej. Jak to jest jakiś mebel z Ikei, no to się zastanówcie trzy razy, czy chcecie na nim postawić akwarium. Druga sprawa to, gdzie te akwarium ma stać, gdzie ten mebel ma stać. Broń Boże, gdzieś przy oknie.
tam, gdzie mocno światło słoneczne operuje. To by był koszmar dla waszego zbiornika. Mielibyście po prostu zielone szyby już po jednym dniu. Najlepiej jakby stało gdzieś dalej od okna, w jakimś cieniu, i mniej światła słonecznego dla zbiornika, tym lepiej. Dla roślin wystarczy światło, które jest, powiedzmy sobie, w pokrywie tego akwarium. Nie potrzebują te rośliny światła słonecznego. Bardzo ciężko jest takie akwarium prowadzić, które stoi przy świetle tym dziennym, przy oknie. No i jak w końcu już macie wybrany ten zbiornik i mam nadzieję, że jest to przynajmniej 50 litrów i miejsce, w którym będzie stało, przychodzi czas na zakup akwarium. Najprościej jest kupić set, czyli taki zestaw. Bo oczywiście się nie znacie, nie potraficie dobrać filtra, grzałki i tak dalej, tam już macie wszystko dobrane i ten problem już tak macie z głowy. Nie trzeba się zastanawiać, czytać, co tam kupić i tak dalej. I takie rozwiązanie ma swoje plusy i minusy. No plusy przed chwilą właśnie wymieniłem. Minusem jest to, że taki zestaw musi być atrakcyjny cenowo, więc nie znajdziecie w nim jakichś fajnych super sprzętów. Raczej są to najtańsze rzeczy w ofercie producenta. Producent musi zarobić, a zestaw musi mieć atrakcyjną cenę, żeby ludzie chcieli go kupować. No po chwili przychodzi refleksja jednak, że ta grzałka to może nie ma regulacji, tylko jest dobrana mocą i nie mogę więcej ustawić, a filtr jest taki na styk i on tak no, czyści, ale no, co, tak nie za bardzo, tak, no, można by było wybrać coś innego. I tutaj warto się zastanowić nad tym, czy samemu nie skompletować takiego zbiornika, takiego akwarium. No i oczywiście jesteście już przerażeni, musicie teraz poświęcić chwilę na to, żeby dowiedzieć się, co tam trzeba do tego akwarium włożyć. Ja proponuję wybrać dobry sklep, w którym sprzedawca, znający się sprzedawca, doradzi wam, co wybrać do takiego zbiornika. Wybierzcie dobre sklepy, tam po prostu pracują pasjonaci, oni sami są akwarystami i znają się zwyczajnie na tych sprawach i chętnie wam doradzą. Oczywiście zapłacicie troszeczkę więcej, ale bez przesady, nie będą to jakieś wygórowane kwoty, jeśli powiedzmy sobie wymierzycie tam filterek czy grzałkę klasę wyższą. Myślę, że to jest bardzo rozsądne podejście. A gdybyście chcieli się dowiedzieć troszeczkę więcej i samemu zgłębić temat, jaki filtr wybrać do waszego litrażu, to na moim kanale znajdziecie takie filmy o na przykład filtrach do takiego, a takiego litrażu, 30, 50 i tak dalej litrów. Tam pokazuję różne filtry, omawiam je i coś na pewno sobie tam wybierzecie. Tak samo jest tam o grzałkach, wspominam o grzałkach w pewnym filmie na moim kanale, więc jakąś wiedzę na ten temat w prosty sposób posiądziecie. Zauważyłem też, że osoby, które same kompletują sobie taki zbiornik, bo chcą mieć naprawdę super tanie akwarium, tańsze nawet niż ten set, który jest do kupienia, mają problem z doborem sprzętu. Jest to zazwyczaj, kupujemy sobie jakieś tam szkiełko, tutaj dla przykładu posłużę się na przykład 50 litrami i bierzemy pierwszy, lepszy filtr do akwarium, aby był tylko jak najtańszy. Nie zwracają takie osoby uwagi na to, że ten filtr jest za mały, on zwyczajnie nie uciągnie takiego zbiornika, ale kosztował tam 30 zł i jest super, bo jest tani. Mam filtr? Mam. Od czego jest filtr? Żeby filtrował wodę. No to będzie filtrował tą wodę. No będzie filtrował wodę, gdy wasze akwarium było połowę mniejsze, albo jeszcze bardziej. Tutaj trzeba zwracać uwagę na to, co się kupuje, żebyście później nie byli zawiedzeni. Nie o to chodzi, żeby mieć filtr, tylko po to, żeby on robił swoją robotę. To samo jest, jeśli chodzi o grzałki. Grzałkę trzeba dobrać w odpowiedni sposób, zwracając uwagę na jej moc. 25-watowa grzałka nie nagrzeje wam wody do temperatury 25 stopni w akwarium 100-litrowym, gdy macie w pomieszczeniu 17 stopni. Lepiej tutaj pogadajcie ze sprzedawcą albo zorientujcie się na necie. Dzisiaj wiedza jest darmowa i ogólnodostępna. Wystarczy wziąć w rękę telefon i smartfon i zobaczyć co, jak i dlaczego. Wystarczy odrobina chęci i nic więcej. W okolicach weekendu widuję się rodzinę z dwójką małych dzieci, które
przyszły do sklepu zoologicznego po swoje pierwsze akwarium. Zakupują zbiornik, powiedzmy sobie ten secik, kupują żwirek, kupują roślinki. Tutaj jak popadło, aby było tylko fajnie kolorowo. I od razu rybki. To wszystko już dzisiaj musi hulać. Nie tędy droga, drodzy rodzice. Roślinki, jeśli wybieracie, musicie dobrać do mocy waszego oświetlenia. A musicie wiedzieć, że w setach oświetlenie pozwala jedynie na rośliny cieniolubne. Tutaj musicie skorzystać ze wiedzy sprzedawców. Poprosić ich, aby o takie rośliny wam właśnie doradzili te rośliny cieniolubne. Jeśli chcecie mieć fajniejsze rośliny, te czerwone, trawnikowe, no musicie niestety lekko stuningować swoje oświetlenie. Czasami nawet nie lekko, tylko bardzo. To zależy od gatunku roślin. Raczej, jeśli jesteś początkujący, skup się na roślinach cieniolubnych. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, nie kupujcie w ten sam dzień ryb, bo te rybki długo tam nie pożyją. Pamiętajcie, że amoniak, który w pierwszej fazie cyklu azotowego się pojawia, jest przyczyną, najczęstszą przyczyną śmierci ryb w świeżych zbiornikach u osób, które zbyt mocno się pospieszyły. Kupcie zbiornik, zróbcie wystrój, posadźcie roślinki, uruchomcie sprzęt, niech to wszystko hula i poczekajcie 2 tygodnie. Z rybkami. I tutaj już widzę, jak na mnie patrzycie. 2 tygodnie, no przecież dzieci na tyle czekały. Sorry, stary. Taka jest biologia i chemia. Pewne procesy muszą się odbyć i się odbędą. To, że wpuścisz ryby, nie jest dobrym pomysłem. To się może udać, ale nie musi. Ryby będą padać. Czy twoje dziecko chciałoby patrzeć na agonię zwierząt? Szczerze wątpię. Warto się nad tym zastanowić. No i już masz ten secik w domu, wszystko kupiłeś, masz żwirek. Tu nie będę omawiał podłoży aktywnych, substratów i tak dalej. Takie rozwiązania najczęściej nie są raczej kupywane przez osoby, które kupują pierwsze akwarium dla dziecka, więc tutaj te tematy nie będę omawiał, nie ma sensu. Wydaje mi się, że wiem, o czym mówię. Więc już masz to wszystko w domu i roślinki. Jak zacząć? Przede wszystkim ustaw zbiornik. Pamiętaj, że zbiornik musi stać na podkładzie. Potrzebna ci jest taka mata specjalna pod akwarium, a jeśli jej nie masz, nawet wystarczy taka pianka jak do układania paneli podłogowych. Ale są też oczywiście w handlu zbiorniki, które mają taką plastikową ramkę, wtedy takiej maty nie potrzebujecie. Ustaw zbiornik i zalej go wodą. Musisz sprawdzić jego szczelność. Różnie bywa. Sprawdź szczelność. Zalej go do pełna. Zostaw na godzinę. I tutaj, jeśli wszystko jest ok, spuść tą wodę i możesz przystąpić do zakładania akwarium. Więc kupiłeś sobie żwirek. Pamiętaj, że ten żwirek musi być o pewnej granulacji między milimetrem a 4 milimetrami. Nie kupuj piasku takiego drobnego jak na plaży, bo będą tam gniły w nim korzenie roślin. Powstawały strefy beztlenowe. Ja rozumiem, że to się może podobać, ale niestety jako główne podłoże w akwarystyce się nie nadaje do sadzenia roślin. No chyba, że to będzie akwarium bez roślin, wtedy sorry, stary, przepraszam, zgrzeszyłem. Ale jeśli masz mieć tam roślinki, to raczej skup się na żwirze, o którym mówiłem wcześniej. 1,4 mm. Pamiętaj, że warstwa takiego żwiru to przynajmniej 4 do 5 cm z przodu, z tyłu troszeczkę więcej. Zrobisz tak podłoże takim lekkim ukosem, czyli więcej podłoża przy tylnej szybie i te 5 cm przy przedniej. I pamiętaj, ten żwir, który kupujesz, trzeba wypłukać. Nie trzeba go wyparzać. Możesz go wypłukać po prostu pod bieżącą wodą, jakby ci to obrazowo powiedzieć. Jeśli masz na przykład w wiaderku taki żwir, paczkę żwiru, i zalałeś to wiaderko wodą i zamieszasz w nim ręką, a woda pozostanie klarowna, to znaczy, że ten żwir jest dobrze wypłukany i możesz go wrzucić do akwarium. Więc wkładasz taki
żwir do akwarium i tutaj dalej są dwie szkoły. Niektórzy zalewają, powiedzmy sobie, tam 1/3 tego zbiornika, inni jeszcze nie i już sadzą roślinki. Roślinki, jeśli kupujesz w koszyczkach, to musisz wiedzieć, że musisz posadzić całą roślinkę bez tego koszyczka. Nie śmiejcie się, wiele osób tak robi, wiele osób o to pyta. Musisz wyciągnąć roślinkę z koszyczka i z tej waty, takiej wełny mineralnej, w którym ta roślinka jest, oczyścić tą roślinkę z tej wełny i wtedy możesz ją sadzić. Uzupełniasz wodę, wkładasz tam ozdoby i tu też się proszę nie śmiać. Dzieci bardzo lubią zamki i okręty. Wyobraźnia dziecka jest niesamowita. Ja pamiętam, jak ja byłem mały, mnie takie rzeczy kręciły. A akwarium jest dla dziecka. To nie jest akwarium w stylu naturalnym, holenderskie i tak dalej, i tak dalej. To ma być frajda dla dziecka. I rozumiem, że takie ozdoby są często kupywane. Sam mam dzieci, wiem, jak to wygląda. Dzieci po prostu lubią takie ozdoby, to je kręci. Amen, kropka. To jest akwarium dla dziecka. No tak, no przecież mówię. Więc składacie do zdoby, uzupełniacie tą wodę, wkładacie sprzęt i uruchamiacie go. Filterek sobie już tam pracuje, grzałeczka grzeje. Jeśli jest to grzałka z termostatem, to ustawcie ją na 25 stopni. Powiedzmy sobie, że będzie to akwarium towarzyskie. Zazwyczaj są to akwarium towarzyskie. Akwarium towarzyskie to jest takie akwarium, w którym pływa wiele gatunków różnych rybek. Nie jest to akwarium jednogatunkowe na przykład. Są to akwaria, powiedzmy sobie, mają być ładne, fajne, kolorowe rybki, bo dzieci takie rybki lubią. I jak już macie to wszystko zalane, a filterek pracuje, to w tym momencie możecie do wody wlać uzdatniacz. Uzdatniacz jest konieczny, żeby można było zaszczepić bakterie w akwarium. Bakterie, no tak, zaraz wam powiem jeszcze o bakteriach. Są bardzo, 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 bardzo potrzebne. I wlewacie uzdatniacz. Uzdatniacz usunie z wody chlor i wszystkie nieciekawe substancje, które mogą być dla akwarium niebezpieczne. Jeśli nie macie uzdatniacza, możecie taką wodę odstawić na 24-48 godzin. Ten chlor sam się tam ulotni i po tym czasie musicie zaszczepić bakterie. Bakterie kupujemy w sklepie zoologicznym w postaci najczęściej preparatów w płynie. Dolewacie te bakterie do akwarium i w tym momencie rusza tak zwany cykl azotowy. Ale pamiętajcie, że jeśli macie dwa preparaty kupione, uzdatniacz i bakterie, to pierwszy wlewacie uzdatniacz, bo nalaliście wody z kranu, a w kranie woda jest chlorowana lub ozonowana po to, żeby zabijać bakterie. Więc wlanie bakterii do wody nieodstanej lub nieuzdatnionej nie ma sensu. One natychmiast zginą. A taki preparat kosztuje, powiedzmy sobie, w granicach 20 kilku złotych najczęściej. Najpierw uzdatniacz, potem bakterie. Światełko odpalcie na początek przez pierwszy tydzień na 6 godzin, potem będziecie zwiększali czas tego świecenia o pół godziny, aż dojdziecie do 8 godzin. Zostawcie. Akwarium to nie lampka nocna. Nie można palić tego światła cały dzień. Z tym też się spotykam, że takie osoby mają problemy z glonami, mega tam rzeczy się złe się dzieją, bo akwarium hula praktycznie całą dobę i takie osoby są zdziwione, że panie, co tam się wydarzyło? Skąd ta zielona woda? Skąd te takie kłaki zielone rosnące na wszystkim? No właśnie stąd, że trzeba się trzymać pewnych zasad, jeśli chodzi o oświetlenie. I już jak to wszystko zrobiliście, możecie tylko już czekać. A ja wspominałem wcześniej, że trzeba czekać 2 tygodnie z wpuszczeniem ryb. A wiecie dlaczego? A dlatego, że rusza tak zwany cykl azotowy. Czym jest cykl azotowy? Tak, żeby prosto to ująć, bo zabrzmiało dość poważnie, groźnie i skomplikowanie. Cykl azotowy, bo Jezus Maria, co to jest? Cykl azotowy to nic innego jak różne formy przemiany z azotu. Obrazowo mówiąc, wszystko, co może zgnić w akwarium, przekształca się w różne formy azotu. Pierwsza forma są to związki amonowe, które w pH 7 lub wyższe łączą się, tworząc toksyczny amoniak. Toksyczny amoniak
po prostu zabija ryby albo bardzo mocno upośledza ich odporność. W końcu te ryby zaczynają później chorować, jest makabra. Dlatego nie wpuszczamy ryb. Potem te bakterie, które zaszczepiliście, przekształcają ten amoniak w azotyny NO2, który w pewnych stężeniach też jest bardzo groźny i potrafi zabić ryby. Ale te same bakterie później przekształcają te azotyny w azotany i w tym momencie jest bezpiecznie dla ryb. No i tutaj mija zazwyczaj 2 tygodnie, czasami szybciej, ale powiedzmy sobie asekuracyjnie dobrze jest powiedzieć, że 2 tygodnie. Bo nie kupicie testów i nie będziecie tej wody badać, bo to już jak gdyby cały wasz pomysł na akwarium robi się, delikatnie mówiąc, przerażający. Badanie wody, azotany, o Jezus Maria. Nie chcecie tego robić? Ja to rozumiem. Kiedyś może zaczniecie. I jak mija te 2 tygodnie, możecie z waszą pociechą pójść do sklepu i wybrać rybki. Pamiętajcie, że akwarium to nie konserwa rybna. Fizycznie tam się zmieści bardzo dużo ryb, można upchać na potęgę. Ale pamiętajcie, że ryby wydalają. W akwarium są niezjedzone pokarmy, szczątki roślin, to wszystko gnije i te bakterie tam to przekształcają i stężenia pewnych substancji rosną. Dlatego właśnie robi się podmiany wody raz w tygodniu, żeby je zwyczajnie rozcieńczać. Kupcie rozsądną liczbę ryb. Kupcie na przykład 20 drobnych ryb do akwarium o pojemności 50-60 litrów. Drobne ryby to na myśli na przykład Neona Inesa, tak bardzo popularnego. Neona Inesa jest to ta niebieska, ładna rybka. Akwarium, które ma 25 litrów, no tutaj bym się porwał maksymalnie na 10, no może nawet mniej rybek tego właśnie pokroju jak Neon Inesa. Takie wtedy akwarium jest prościej ogarnąć niż akwarium, które jest przerybione. Przerybiony zbiornik stwarza problemy, musicie o tym wiedzieć. Ja rozumiem, że rybki się podobają i jeszcze to kupmy, jeszcze tamto kupmy, jeszcze wracacie po tygodniu, po 2 miesiącach i ciągle dokupujecie ryby. I w tym momencie w akwarium, które ma 50 litrów, wpływa 100 ryb i zaczyna się jazda. Bez trzymanki oczywiście. No i jak już wracacie do domu z tymi rybami, mam nadzieję, że dobrze wybraliście te rybki, że ktoś wam doradził, że znalazł się jakiś znajomy kolega, wujek Stefan, który ma akwarium i wie, kto kogo tam nie pożre. Macie te ryby w woreczku, nie bierzcie słoików ze sobą, to zły pomysł. Najlepiej jest dostać ryby w takim woreczku, w jakim się pakuje w sklepach zoologicznych. I macie te ryby w tym woreczku i tutaj musicie wiedzieć, że nie wolno wam po prostu wlać tych rybek tam plum do akwarium i one już pływają. To byłby szok dla ryb. Ryby są zmiennocieplne i bardzo źle znoszą duże skoki temperatur, a na pewno troszeczkę ta woda się wychłodzi w tym woreczku. Nie będzie miała cały czas 25 stopni, tak jak w sklepie zoologicznym i tak jak w waszym akwarium. Musicie ten woreczek włożyć do akwarium, tak jak jest zapieczętowany. Bez otwierania wrzućcie go po prostu do wody. W tym czasie temperatura między wodą w akwarium a wodą w woreczku się wyrówna. Trwa to zazwyczaj 20 minut, pół godziny. Nie spieszcie się. Zgaście światło w akwarium, nie stresujcie dodatkowo tych ryb. Prawdopodobnie trochę stracą kolor. To właśnie ze strachu, z tego stresu. Ryby się boją, musicie wiedzieć, że one też czują strach. Po tych 20-30 minutach otwórzcie ten woreczek, rozetnijcie gdzieś tam go od góry i dopuśćcie delikatnie trochę wody z akwarium. Poczekajcie jeszcze kilka minut, jeszcze troszeczkę dolejcie tej wody, poczekajcie następnych parę minut i jeszcze dolejcie i zaczekajcie jeszcze parę minut i pozwólcie rybom z tego woreczka wypłynąć, możecie im troszeczkę pomóc. Nigdy nie wpuszczajcie nagle ryb do akwarium. Ta metoda, którą tu omówiłem, to jest najprostsza metoda na, powiedzmy sobie, w cudzysłowie, aklimatyzację ryb. Fachowo robi się to dużo, dużo dłużej, ale rozumiem, że to jest pierwsze akwarium dla dziecka, ale w ten sposób jak gdyby nie ma jakiegoś większego problemu z wprowadzaniem nowych ryb do akwarium. Często osoby pytają, czy mogą sobie włożyć muszelki do akwarium albo kawałki jakiejś rafy,
które przywiozły sobie gdzieś tam z nadmorza. Mam nadzieję, że nie przewozicie kawałków raf gdzieś tam z wakacji. Tego nie wolno robić. Planeta nam się kończy. Ekosystem zdycha. Nie róbcie takich rzeczy. Ale muszelki gdzieś tam znalezione nad Bałtykiem, na piasku, czy można włożyć? No niestety, nie można. Są to rzeczy wapienne, czyli podnoszą pH i twardość wody, jak przesadzicie z ilością tych muszli. No ja tam nie powiem, że tam jedna mała muszeleczka w akwarium 50 litrów zmieni wam pH i twardość wody. No, trzeba być rozsądnym. Takie rzeczy się nie wydarzą, ale jakieś wielkie muszle tam z egzotycznych krajów, no różnie to tam może być. Następna sprawa to pamiętajcie, że akwarium nie można myć żadnymi płynami do mycia naczyń, do mycia szyb. Nawet niewielka ilość takiego płynu, który dostanie się do wody, może zrobić niezły bajzel w waszym akwarium i pozabijać tam wszystko. Jeśli chcecie przetrzeć szybki, zróbcie to najlepiej wodą z octem czy samym octem. Nic takiego wtedy się nie wydarzy. I pamiętaj, drogi rodzicu, że tak naprawdę to ty sobie kupiłeś to akwarium. Ty będziesz o nie dbał. Dziecko może ci przy tym jedynie pomagać. To będzie fajna przygoda dla takiego malucha. Możesz mu pozwolić karmić rybki, a nawet pomagać przy podmianie wody. Ja na przykład lubię z moimi dziećmi robić podmianę wody. Jest kupa radochy, trzymają wężyk przy wiadrze, do którego leci woda w tych mniejszych zbiornikach. Jest fajnie, sympatycznie, niezła zabawa. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa. Kupiliście rybki, więc na pewno też kupiliście pokarm dla tych rybek. I powiem wam jedną bardzo, bardzo ważną rzecz. Nigdy nie kupujcie ogromnych opakowań pokarmów dla swoich ryb. No chyba, że macie akwarium 500-1000 litrów. Nie kupujcie tych litrowych, dużych opakowań najtańszego żarcia dla ryb, jeśli macie akwarium 50-100 litrów. Ty też nie jesz przecież na śniadanie, na kolację, na obiad schabowego. Dzisiaj, jutro, pojutrze, za tydzień i tak ciągle. Przez na przykład rok czasu. Nie? Bo taki pokarm dla akwarium, który ma 20 neonów i innych tam drobnych ryb, litrowy starczy na kawał czasu. Te ryby się po prostu zwyczajnie pochorują. Nie można jeść w kółko tego samego. Staraj się kupować niewielkie opakowania, saszetki lub te najmniejsze opakowania i bardzo często je zmieniać. Jeśli ci się pokarm skończył, kup inny. Nie mów, że moje ryby lubią ten pokarm, kupię im taki sam, bo chętnie go jedzą. Daj im inny pokarm. To będzie z plusem dla ich zdrowia. Najlepiej kup kilka pokarmów, zmieszaj je, a jak się skończą, to wybierz zupełnie inne pokarmy. Dieta musi być uzmaicona. To się tyczy nie tylko ludzi. A wracając jeszcze do pokarmów, nie kupujcie najtańszych. Odchody ryb po takich pokarmach zawierają zazwyczaj spore ilości fosforu, który kumuluje się w wodzie i stanowi świetną takie paliwo rakietowe dla glonów. Kupujcie pokarmy klasy premium, one są troszeczkę droższe, ale jeśli kupujecie saszetki, najmniejsze opakowania, cena, różnica w cenie nie będzie jakaś powalająca, a odchody ryb zawierają znikome ilości fosforu, a nawet odchodów jest mniej, bo te pokarmy są dużo lepiej przyswajalne. Ryby są zdrowsze. Ja myślę, że to się po prostu zwyczajnie kalkuluje, to się zwyczajnie opłaca. I jeszcze jedno pytanko zadawane często przez początkujących, czy ja mogę kupić wodę mineralną i używać wody mineralnej, takiej na przykład z Biedronki do akwarium, bo ta woda przecież jest dobra dla ludzi do picia i do akwarium, czy taka woda może być. Woda, która jest dobra do picia dla ludzi, niekoniecznie jest dobra dla ryb. Wystarczy, że wlejesz kranówę, uzdatnisz ją, zapoczątkujesz życie biologiczne i będzie ok. Nie musisz ponosić dodatkowych kosztów na kupowanie wody mineralnej w supermarketach. Następne bardzo częste pytanie to jest takie, czy ten sprzęt to musi pracować cały czas? Ja nie mogę sobie tam na noc powyłączać gdzieś tego filtra. No nie możesz, ten filtr musi pracować cały czas. To on dba o równowagę biologiczną w twoim akwarium. Jeśli go wyłączysz na, powiedzmy sobie, noc, no to może być słabo rano. Mocno się możesz zdziwić. Więc uwierz mi, nie rób tego. Kolejne pytanie to, czy ja muszę mieć jeszcze pompkę powietrza, ten brzęczyk?
No, dzieci lubią bąbelki, więc może dlatego musisz. Ale generalnie twój zbiornik nie potrzebuje takiego urządzenia w większości przypadków. Filtr, który pracuje w twoim zbiorniku, wystarczająco mocno będzie natleniał wodę w akwarium. Ten ruch wirowy na powierzchni wody, który wywołuje filtr, dość dobrze natlenia wodę. Pamiętaj, żeby po prostu ta dysza była jakiś tam maksymalnie centymetr do dwóch pod powierzchnią wody, wtedy nie ma problemu. Większość z tych filtrów ma jeszcze dodatkowe systemy natleniania, więc nie martw się tym. No chyba, że przegniesz i przerwisz to akwarium, zrobisz z tego konserwę rybną, no to wtedy może być krucho. Następna sprawa, czy ja mogę zanurzyć te kable w wodzie od filtra i grzałki, że te urządzenia muszą na tyle wystawać, żeby te kable nie były w wodzie. Nie, możesz śmiało zanurzyć te urządzenia razem z kablem w akwarium. Nic takiego się nie wydarzy. Są to urządzenia tak skonstruowane i tak zabezpieczone, że możesz być spokojny. I jeszcze jedno pytanko. Jak karmić ryby? Jest jedna taka bardzo prosta zasada. Jeśli podasz pokarm rybom, a one go nie zjedzą w ciągu 5 minut, to znaczy, że przesadziłeś, że za dużo podałeś pokarmu. Ile razy karmić ryby? Dobrze jest karmić kilka razy dziennie drobnymi porcjami. Powiedzmy sobie 3 razy dziennie drobnymi porcjami, tak aby ryby to wszystko zjadały. Pamiętaj, że pokarm nie może leżeć na dnie i się rozkładać, bo za chwilę będziesz miał mętną wodę i kupę pracy. I jak zawsze dziękuję wszystkim wspierającym za to, że jesteście i pomagacie mi w prowadzeniu tego kanału. Każdy, kto chciałby wspierać ten kanał, jest taka prosta możliwość. Wystarczy kliknąć w ikonę Wesprzyj, obok ikony subskrypcji, tam dalej system Was poprowadzi. Wszystko jest oczywiście dobrowolne i w każdej chwili z takiego wspierania można się wycofać bez podawania jakichkolwiek przyczyn w każdym jednym momencie. Nie jesteście też związani absolutnie żadnymi umowami. I wszystkich oczywiście zapraszam na mojego Facebooka, gdzie dowiecie się troszeczkę więcej i przede wszystkim poznacie temat następnego filmu, zanim ten pojawi się na YouTubie. Zapraszam, wpadajcie.